No cześć, witaj moi drogi widzi. Jesteśmy w Zbąszyniu tym razem. Dzisiaj prowinc Poznań na święcie stulecia przyłączenia Zbąszynia do Polski albo Polski do Zbąszynia. Zobaczmy, co znajdziemy ciekawego w tym Zbąszyniu. Zapraszam na wycieczkę. Znajdujemy się w parku, w którym kiedyś znajdował się cmentarz. Nie jestem pewien, czy żydowski, czy katolicki. Aczkolwiek w parku zrobiono na tym cmentarzu plac dla dzieci do zabawy oraz korty tenisowe. Proszę bardzo. Także grają na zmarłych. Tutaj na pewno jakaś Julia wypatrywała swojego Romeo, który miał przyjechać na dworzec. Chciałem powiedzieć pecha, mam dzisiaj niesamowite szczęście. Bo nie dość, że przyjechał pociąg. Zielonej Góry, ja nie, dzisiaj Zbąszyń. Wagon numer 13. Wagonu numer 13. Chciałem powiedzieć, że mam dzisiaj niesłychane szczęście, ponieważ mimo tego, że jest styczeń, jest piękna pogoda, jest lekki mrozik, śniegu nie ma, ale jest takie słońce, do kamerowania idealne, naprawdę. Za mną dworzec. Tak wygląda. A tam po drugiej stronie mój wuja ma hurtownię. Ten z artykułami. Zbąszyń. Dlaczego Zbąszyń? Zbąszyń między innymi dlatego, że tutaj jeszcze powstanie wielkopolskie się działo. No i można też dojść do wniosku, że poczekalnie w tamtych czasach były zbędne, ponieważ to raczej pociąg czekał na człowieka, a nie człowiek na pociąg. Czasy się zmieniły. Może kiedyś znowu się odwróci. Cóż wam mogę powiedzieć jeszcze o Zbąszyniu? Przede wszystkim wokół tego jeziora jest bardzo dużo ścieżek rowerowych. Praktycznie stąd można dojechać do Nowej Wsi
zamek. Czy na przykład do takiego kurortu, jakim jest relaks, po prostu. Do portu niestety się nie da wejść, jest zamknięta brama, ale wszystkie łodzie i tak zimują w tej chwili, więc tam jedna motorówka mała stoi. No pięknie, to jest naprawdę pięknie. Aż mi zabrakło słów po prostu. Dzisiaj mamy 17 stycznia. I w Moszynie jest koncert, a w niedzielę 18 stycznia, nie wiem kiedy to wyjdzie, więc albo może być już po premierze, będzie premiera drugiego odcinku na kanale Trochę Lepszy Podcast. Zapraszam, bo będziemy do Doliny Noteci, do Doliny Noteci was zabierać. No z tym słońcem dzisiaj to naprawdę trafiłem idealnie, po prostu idealnie. Jestem sam już ciekaw, jak się nagrało, bo przy takim pełnym słońcu nie można obejrzeć tego dokładnie. Golden Shower. Hour. Jeszcze dojrzałem, tutaj jest niedaleko taki opuszczony budynek, wygląda mi to na młyn albo coś takiego. Chciałbym tam zajść, aczkolwiek tam już słoneczka nie będzie. No dobrze, to na razie przerwa w zwiedzaniu i czas udać się do auli. Zobaczcie, jakie tam przygotowania do koncertu. Znajduję się na jednym z cmentarzy zbąszyńskich. Gdzieś tutaj leży mój wuja Worek. Tak na niego mówiliśmy. Myślałem, że tu było więcej drzew kiedyś. Ale najwidoczniej pościnali. No to dobrze, bo jest jeszcze jasno przynajmniej. Cmentarz, piękne miejsce. Tam jest jeszcze jakiś most, pójdę sprawdzę. Szukałem was, teraz wy przyjdziecie do mnie. Jesteśmy w miejscu, w którym na podświetlonym na niebiesko kajaku siedzi Jan Paweł II. Nie widać tego zupełnie, ale on tam siedzi, tu. Nasz Polak. Wspaniały.